Ray Kurzweil, główny futurysta Google'a, stwierdził, że możemy zacząć żyć wiecznie od 2029 roku. Jeżeli przyjąć teorię, że życie wieczne rozpocznie się na zasadzie wstrzymania procesów starzenia, to znaczy, że wszystko to, do czego dojdziecie do 2029 roku, będzie waszym stanem na zawsze. Wasza forma, wasze zdrowie, to w jakim stanie będą zachowane wasze wnętrzności. Co za tym idzie, mamy jakieś 12 lat na to, żeby nie tylko zadbać o formę, ale i zakonserwować się i dbać o siebie na tak mocno, jak się da. I to, o ile zawsze to było istotne, żeby dbać o siebie, żeby na starość być w lepszej formie i lepszym zdrowiu, tak teraz taką wizją, że hej, to ci może musieć wystarczyć nie na następne 50 lat, ale na następne 5000 lat. To trochę zmienia postać rzeczy, bo człowiek może być przygotowany na to, żeby dożyć spokojnej starości, ale może nie być przygotowany na to, żeby być starym wiecznie. Dlatego też starość tutaj mam na myśli nie tyle wiek, co sposób zachowania, sposób formy i zdrowie, w którym zostaniemy. Także jest to może dobry moment na to, żeby się zastanowić, czy za te 12 lat będziecie w takiej formie, w jakiej chcielibyście na siebie patrzeć w lustro przez resztę życia. Jeżeli nie, to macie jeszcze 12 lat na to, żeby coś z tym zrobić, podziałać, popracować. Ja się czuję dosyć optymistycznie, bo już od 5 lat ponad zacząłem mocniej nad tym pracować. I podoba mi się taka wizja. Zwłaszcza, że 12 lat to sporo czasu. To jeszcze dużo rzeczy można naprawić, poprawić. Zobaczymy, jestem ciekaw, co zmienilibyście teraz jako pierwsze, mając tę wizję 12-letnią. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, jaka jest wasza pierwsza rzecz do zmiany na już, żeby rozpocząć te 12-letnie przygotowania do wieczności. Jak to brzmi?